No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony jak zwykle, Jamci to jest, czyli Grzechu 40, mam zaszczyt zaprezentować to co właśnie widzicie, a raczej słyszycie, czyli kolejny materiał z serii Pytajcie, a będzie wam dane, gdzie standardowym już zresztą zwyczajem wy staracie się zadawać mi pytania, ja następnie w pocie i znoju na nie odpowiadam na tyle obficie, ile jestem tylko w stanie. Z tego co zauważyliście ostatnio, więcej materiałów z owej serii na kanale się pojawia, ale w sumie to bardzo dobrze. Ja jestem content, mam nadzieję, że wy również się cieszycie. Do tej pory często narzekaliście, że jest tego zbyt mało, więc teraz jest to jawne Eldorado. No i dobrze, i fajnie. I tak będzie, mam nadzieję, lecieć przez jakiś czas. Nie będę nadmiernie przeciągał struny, już przejdę do pierwszego zagadnienia na dzień dzisiejszy. Już coś widzę. Czy masz żonę? No, że tak powiem, pracuję nad tym, z tego co wiecie, no myślę, że raczej 90% oglądaczy, odbiorców tego kanału zdaje sobie z tego sprawę, mam narzeczoną, jest to Bianka. Zamieszkaliśmy razem po około 2 tygodniach spotykania się, po około połowie roku się jej oświadczyłem, a we wrześniu planujemy ślub. Co prawda, no nie wiadomo jak to w tym wrześniu będzie, no bo wiecie co się teraz dzieje w kraju polskim, ale myślę, że jakoś damy radę. Ktoś by powiedział, że szybko, no... Przyznam, jest to szybko, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś wie, czego chce w życiu, to na co również czekać, prawda? Szybkie zagadnienie, więc już przechodzimy do kolejnego tematu. Czy będą filmy z CSGO? Być może byście się nie spodziewali, ale powiem szczerze, że kiedyś grałem w CS-a. Jak za dzieciaka dostałem wersję pudełkową gry Half-Life 2, to do gry była dołączona jakaś wersja Counter-Strike'a i przyznam, zasiadłem do tego tytułu. Przez około 2 tygodnie totalnie odpłynąłem. Naprawdę, zdarzyło mi się to tylko kilka razy w życiu, żeby przysiąść do jakiejś gry na dosłownie cały dzień. Tak wiecie, bez niczego innego, bez nawet jedzenia, totalnie nul. Siadacie do kompa, odpływacie. I żeby nagle was zaskoczył ten fakt, że za oknem jest już ciemno. Podczas gdy wydawałoby się, że dopiero co nie wstaliście. Taki scenariusz miał właśnie miejsce przy ogrywaniu przeze mnie CS-a. To rzecz jasna było bardzo dawno temu, no kiedy wyszedł Half-Life 2, moglibyście to sobie wpisać w wyszukiwarkę Google i by wam wyskoczyło, kiedy to dokładnie było. No ale rzeczywiście, wsiąknąłem w CS-a nie na żarty, no no-life'iłem, ile wlezie, ciuparzyłem niemiłosiernie i przestałem. Po około 2 tygodniach mi się po prostu znudziło. Okej, gra była miodna, okej, mogłem chyba po raz pierwszy w życiu, bo wcześniej nie wydaje mi się, żebym miał kontakt z takimi tytułami, więc chyba po raz pierwszy w życiu mogłem zmierzyć się nie z komputerem, ale z prawdziwym ludzkim przeciwnikiem, który nie siedzi u mnie w salonie, bo rzecz jasna, no... gry przez tak zwany dzielony ekran, przez split screena, no to jednak się już wcześniej ogrywało, ale takie, żeby z jakąś obcą osobą pociuparzyć, tego do tej pory nie było. To dla mnie była bardzo wielka innowacja i nowość, tylko co z tego, skoro ciągle działo się to samo? Nie było tam żadnej fabuły, nie było żadnych jednostek do odkrycia, jakichś nowych broni, umiejek, klas, map, nic. Gra była jałowa. Wiecie, WOT w World of Tanks, tym co mnie motywuje do dalszej gry, są drzewka rozwoju. Jest to, że tytuł ciągle ma sobą coś nowego do zaoferowania. Powstają nowe tryby, nowe mapy, nowe maszyny. W pojazdach opracowuje się ulepszenia. Po prostu człowiek ma poczucie, że się rozwija, że coś konkretnego robi. W CS-ie, no nie wiem jak jest w tym najnowszym, ale domyślam się, że podobnie, dlatego że to raczej była taka kalka względem tego dawnego, nic takiego nie było. Inna kwestia to fakt, że takie strzelanki są dla mnie po prostu zbyt szybkie i polegają bardziej na zwinności niż na myśleniu. A to, no nie za bardzo mnie pociąga, więc szanse na to, że powrócę do Counter-Strike'a są praktycznie zerowe i to takie naprawdę bardzo, 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 bardzo bliskie zeru. No, zobaczcie nawet w innych strzelankach, w multi, w takich Battlefieldach, też wiele czasu w tym koopie, to znaczy w tym multi, nie spędzam. Czemu? Bo po rozegraniu tych kilkunastu starć mnie to po prostu nudzi. Cały czas się trafia na te same mapy, cały czas jest to taka sama nawalanka, nic nowego, żadnej fabuły, nic odkrywczego, prawda? Oczywiście Battlefield, tutaj jeszcze warto zauważyć, troszeczkę bardziej mnie rajcuje od CS-a z uwagi na to, że tam są większe mapy. Pomijając już urozmaicenia w stylu samolot, jakiś motocykl, koń, czołg, wóz opancerzony i tym podobne,
bo to też troszeczkę dodaje kolorytu, no to pomijając to wszystko, to w Battlefieldach macie większą mapę, przez co być może to nie staje się symulacyjny gameplay, bo to nie jest Arma, w której rzeczywiście możecie, nie wiem, kampić na kogoś przez godzinę albo pół godziny, a potem wyjąć go z krzaka potężnym karabinem snajperskim na odległość 2 km, jak w realnym świecie czasami, czy no, zdarza się na froncie. No nie, w Battlefieldzie jednak jest to taka klasyczna nawalanka, bieganie, skakanie i tak dalej, ale już jest to ociupinkę bardziej realistyczne od takiego Call of Duty w trybie multi, bo tam mapy są jeszcze mniejsze, przez to to skakanie staje się już po prostu, no wiecie, no hopsa sobie taki zając po mapie, to tu, to tam. No nie, to nie jest gameplay, który może do mnie trafić, ja po prostu oczekuję czegoś ociupinkę odmiennego. Kolejne pytanie, już trzecie pytanie, patrzcie jak zaiwaniamy. Co mógłbyś powiedzieć o wpływie Cesarstwa Bizantyjskiego na historię ludzkości i rozwój naszej cywilizacji? Cóż, każdy kraj miał wielki wpływ na historię świata, bo o ile tylko ma bogatą historię, to nawet jeśli wydawałoby się z pozoru, że leżał na uboczu geopolityki, to już samym swoim istnieniem, opiewającym na kilkaset lat, wpłynął na nieskończenie wiele historycznych łańcuchów przyczynowo-skutkowych. Tak więc każdy kraj, który no nie powstał wczoraj, miał jakiś realny wpływ na historię świata. Nawet takie Indie, choćby z dupy przykład, prawda? Indie, które z pozoru też no nie wikłały się za bardzo w żadne bardziej istotne konflikty zbrojne cywilizacji ludzkiej, były troszeczkę zepchnięte na ubocze. Również one miały ogromny wpływ na ludzkość jako taką. Wiecie, gdyby nie Indie, nie byłoby dochodu z przypraw. Nie powstałaby Kompania Wschodnioindyjska, Royal Navy nie miałaby tylu środków na rozbudowę, Imperium Brytyjskie nie liczyłoby sobie tylu kolonii i nie opiewałoby na taką potęgę, więc ergo język angielski nie byłby dziś tym dominującym na kuli ziemskiej. Być może w Europie nie powstałaby koalicja antynapoleońska, no bo Wielka Brytania nie stanowiłaby tak wielkiej przeciwwagi dla Francji, a skoro by nie powstała, to Napoleon mógłby podbić całą Europę. Gdyby ją podbił, to Polska miałaby obecnie inny kształt, bo Napoleon obiecywał, że odtworzy Imperium Polskie, a Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich mógłby w ogóle nie powstać, bo nie doszłoby do rewolucji październikowej, której no, cele i można powiedzieć podstawy były ociupinkę zbliżone do niewprowadzonych na wschodzie praw napoleońskich, no bo wiemy jak te wojny napoleońskie ostatecznie się zakończyły, zatem nie byłoby okresu zimnej wojny, a może w ogóle nie byłoby bloków ideowych, a Hitler nie miałby o co rozbić swoich wojsk, więc dzisiaj mówilibyśmy po niemiecku w formie jakiejś generalnej guberni, a to tylko jeden aspekt Indii. Prawda? Patrzcie jaki łańcuch przyczynowo-skutkowy, coś niebywałego. Historia jest naprawdę bardzo fascynującą dziedziną nauki. A mówiłem tylko i wyłącznie o jednym aspekcie tego kraju. Powiedzmy sobie szczerze, do tego należy dodać wpływ Indii na świat poprzez zalew rynków tanią siłą roboczą i zmiany światopoglądowe. Zobaczcie, gdyby nie Indie, to Dalaj Lama nie miałby gdzie się schronić, co spowodowałoby inny rozwój Chińskiej Republiki Ludowej jako takiej i Chin, współczesnych Chin. Nie powstałyby nurty ideologiczne Mahatmy Gandhiego oparte o dążenie do ogólnie pojętego pacyfizmu, który tak szumnie został podchwycony przez amerykańskie nurty młodzieżowe okresu lat 70., tak zwane dzieci kwiaty, i tak dalej, i tak dalej. Można by całą książkę o tym napisać. Jak by wyglądał świat, gdyby nie Indie? A tak jak mówiłem, z pozoru wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że kraj ten był na uboczu i nic nie zmienił, na nic nie wpłynął. Więc skoro marginalne Indie odbiły się takim echem w historii świata, to co dopiero potężne Cesarstwo Bizantyjskie, które wyznaczało ryty kulturowe i militarne, leżąc na styku aż 3 kontynentów. Kraj ten istniał długo i miał bogate koleje losu, przez co odcisnął wielkie piętno na okolicznych regionach i ludach. I to nie tylko na nich, a na całej ziemi. Podam to na jednym konkretnym przykładzie, no bo rzecz jasna wszystkich tych wpływów nie da się opisać, bo o tym można by było niejedną książkę stworzyć, ale choćby na jednym konkretnym przykładzie, gdzie zaprezentuję ten słynny historyczny efekt kuli śniegowej, który na ostatnich materiałach z Q&A, ja nie wiedzieć czemu, dosyć często to przytaczam, jakoś tak często o to pytacie po prostu, często pytacie o tematy, które jakkolwiek są w tym rycie zakotwiczone. Dlaczego obwołano pierwszą krucjatę? Zadajmy sobie na dobry start mojej oracji tym podobne pytanie.
No dlaczego ta pierwsza krucjata była? Kto ją obwołał? Rzecz jasna, papież Urban II odpowiecie i dobrze odpowiecie, ale posunę się o krok dalej. Czemu ją obwołał? Tak naprawdę jego działanie było bezpośrednią reperkusją na list z prośbą o pomoc wysłany przez cesarza bizantyjskiego Aleksego I Komnena. To za sprawą jego listu zaczęły się zatem temporalne niepokoje w chrześcijańskiej Europie, które bardzo szybko przerodziły się w potężną wojnę o wiarę. Akcja spowodowała akcje. Powołano Rzeszę Wypraw Krzyżowych, a w Ziemi Świętej utworzono Królestwo Jerozolimy, Księstwo Antiochii, Trypolisu itd., itd. Zakotwiczyli się tam rzecz jasna joannici, templariusze. W odpowiedzi na to islam wykrował w sobie ideę zbrojnego dżihadu, bo przypominam, że wcześniej według Koranu dżihad był utożsamiany jako wewnętrzna walka każdego człowieka ze złem, spowodowana dobrymi czynami, no i rzecz jasna negowaniem bluźnierczych myśli. O to w tym wszystkim chodziło. Ekstrapolując to na skalę ujęcia sensu largo, dalekosiężnym rezultatem istnienia cesarstwa bizantyjskiego w tej części świata było wykreowanie co najmniej setki wojen o wiarę, jakie trawiły i trawią ludzkość w perspektywie 1000 lat. Mówię symbolicznie rzecz jasna, wiadomo, to jest w przybliżeniu. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, to nie cesarstwo bizantyjskie wykreowało te konflikty zbrojne, ale gdyby go nie było, to historia zapewne potoczyłaby się odrobinę inaczej i być może do tych wojen by po prostu nie doszło. A już z pewnością inaczej wyglądałby Bliski Wschód. Do tego kraj ten miał wielki wpływ na rozwój umysłowy ludzkości. Przypominam wam, że matematyka czy filozofia stały tam na bardzo wysokim poziomie, a nauka wielu krajów, i to krajów europejskich, cywilizowanych, oparta była o kopiowanie tego, co wymyślono w Bizancjum. Ba! W niektórych okresach cesarstwo wiodło prym z perspektywy wiedzy anatomicznej i medycznej, ratując życie ludzi, które w pozostałych krajach byłoby skreślone na wstępie. Więc zobaczcie również z tej perspektywy, może udało się uratować jakąś ważną jednostkę, która doprowadziła do czegoś ważnego, do czegoś istotnego, co z kolei również odbiło się echem na kartach historii. Być może gdyby nie ta medycyna, tak mocno rozwinięta w cesarstwie bizantyjskim w tamtym okresie, no to nie byłoby 1000 lat później jakiegoś innego człowieka, który żyje teraz zupełnie gdzie indziej z drugiego końca kuli ziemskiej i który nagle odkrył coś bardzo ważnego. Inna kwestia to fakt, że dzięki cesarstwu bizantyjskiemu Europa istnieje w formie, jaką znamy dzisiaj. Przypominam wam, że Bizantyjczycy, choć ze stulecia na stulecie karleli, no to jednak stanowili dla nas pierwszą linię obrony przed Persami, przed Turkami, przed Arabami, słowem ludami o innym rycie etnicznym i narodowościowym. Gdyby nie było Bizancjum, być może kolejnym z rzędu krajem, który stanowiłby tą pieczę nad Europą, tą pierwszą straż, która odbija falę innych ludów, stałaby się choćby Grecja, prawda? Przejęłaby ową spuściznę strażnika kontynentu, a być może żaden kolejny istniejący na mapach świata kraj nie byłby w stanie udźwignąć tym podobnej odpowiedzialności, bo te kraje były zbyt małe, zbyt labilne w ujęciu militarno-ekonomicznym. Być może nie byłyby w stanie rzeczywiście tego udźwignąć. I dzisiaj, no, reperkusja byłaby taka, że modlilibyśmy się 5 razy dziennie. Z wiadomych rzecz jasna powodów. Konkludując, nie sposób przewidzieć, jak wyglądałby świat, gdyby nie doszło do powstania cesarstwa bizantyjskiego. Może byłby przyjaźniejszym miejscem, a może wręcz przeciwnie, ale jednego możemy być pewni, wyglądałby zupełnie inaczej. Kolejne pytanie. Mam nadzieję, że tutaj wątek wyczerpałem na tyle, na ile było cię to w stanie zadowolić. Jacy są twoi ulubieni władcy starożytności, średniowiecza i nowożytności, na przykład po 2 lub 3 do każdego okresu? Jakbyś miał problem z wyborem? Potężne pytanie, chyba zdajecie sobie z tego sprawę. Być może was zdziwię, być może nie, ale no nigdy się nad tym nie zastanawiałem w tej formie. Nigdy nie prowadziłem żadnych rankingów moich ulubionych person historycznych, chociaż zdecydowanie mam takie persony, które bardziej mnie intrygują, z którymi chciałbym porozmawiać w 4 oczy, bo byłoby to naprawdę wyjątkowym przeżyciem. Choćby taki Adolf Hitler. Jego persona jest bardzo, bardzo awangardowa. Naprawdę niesamowitym przeżyciem byłaby możliwość porozmawiania z tym człowiekiem, ale
nie poprzez pryzmat mównicy i mikrofonów, ale właśnie w cztery oczy, kiedy mógłby być ze mną stuprocentowo szczery, ciekawie byłoby zrozumieć jego mentalność i usłyszeć, co miałby mi do powiedzenia, gdybym mu zadał kilka intrygujących pytań, rzecz jasna. Natomiast nie mogę jednocześnie przyznać, że moją ulubioną personą historyczną albo jakimkolwiek pretendentem do takowych jest Adolf Hitler, no bo nie jest tego godzien, prawda? To był jednak tyran, zbrodniarz i morderca, więc no... Cóż, wiecie, ogólnie gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie, to byłoby tysiące person historycznych, które rzeczywiście mogłyby się na takiej liście znaleźć. Moich ulubionych, ciekawych z jakiegoś powodu. Każdy człowiek, który kiedyś żył i władał jakimś państwem, miał swoje zalety i wady, więc musiałbym się długo nad tym pochylać. Zdecydowanie najciekawsi byli ci, którzy dokonywali największych podbojów. Ale z drugiej strony, czy to definiowało ich jako fajnych lub godnych naśladowania? No, a wiecie, teoretycznie podboje świadczą o męstwie i waleczności, ale równie dobrze mogą świadczyć o barbarzyństwie i chęci ślepego wzbogacenia się. Czy większym autorytetem mógł być Gajusz Juliusz Cezar, bo dobrze dowodził i masowo mordował, rozwijając cesarstwo rzymskie? Czy może taki król Baldwin IV trędowaty? Bo utrzymywał Ziemię Świętą we względnym pokoju i wprowadzał cywilizowane prawa traktujące każdego człowieka porówno. A może taki Napoleon Bonaparte, który łączył w sobie postać Cezara i Baldwina na jednym polu. Antycypując nadchodzące wielogodzinne dywagacje, bo już po prostu je czuję w mojej głowie, po prostu oznajmię, że... no... nigdy o tym nie myślałem, a podobne pytania zadawane pod moim adresem są niebezpieczne, bo, no wiecie, raczej można się spodziewać, że mógłbym bardzo oficie popłynąć. W dodatku ty pytasz o ulubionych władców z różnych epok, a to już w ogóle temat do napisania niejednej książki, no bo iluż ich było, na litość boską. Za to, żeby nie być gołosłownym, odpowiem, że moim ulubionym politykiem jest Ronald Reagan, o czym już kiedyś na kanale wspominałem. Człowiek ten pięknie obrazował to, co byłoby dla mnie cechami ulubionymi w jakichkolwiek ludziach dzierżących władzę. Piekielnie inteligentny to raz, charyzmatyczny to dwa, z talentem oratorskim to trzy, oczytany to 4, nie bojący się wyzwań to 5, zdecydowany, ale i niebezlitosny to 6 z ciekawymi poglądami. Pozwól, że tym pozytywnym akcentem przejdziemy do kolejnego pytania. Grzechu, co sądzisz o koronawirusie? Ojej, no jeżeli ktoś śledzi moje streamy, no to ten wie, że no wypowiadałem się w takiej tematyce i chyba już powiedziałem wszystko, co można było w owym temacie rzeczywiście naględzożyć. No ale żeby też nie uciekać od zagadnienia, postaram się odpowiedzieć kilkoma słowy. Pandemia smutna, jak każda inna, co prawda jej śmiertelność jest na stosunkowo niskim poziomie, ale jednak występuje, a przy dość szybkim tempie rozprzestrzeniania się, jest się również czym martwić. To, co się stało z koronawirusem, spowodowało wyolbrzymienie wielu kwestii godnych przedyskutowania, na które wcześniej ludzkość jako taka nigdy nie zwracała uwagi. Po pierwsze, czemu, gdy na drugim końcu świata wybucha pandemia, to rządy poszczególnych krajów, w tym Polski niestety, poczynają do siebie ściągać obywateli z zaognionych obszarów i to nawet nie przepuszczając ich początkowo przez standardowe w takich przypadkach kwarantanny? Bo nie wiem, czy wiecie, ale właśnie to się na początku działo. W Chinach wybuchła pandemia, a to żeśmy zaczęli ściągać naszych obywateli, naszych turystów. Zamiast im próbować starać się pomóc jakoś na miejscu, my ściągamy do siebie, no bo jest pandemia, to trzeba ściągać do siebie. Czy da się zrobić coś bardziej bezmózgiego w podobnym przypadku? To tak jak ludzie w Czernobylu, widząc płonącą elektrownię atomową, wychodzili sobie na dwór popatrzeć na widowisko. Tyle tylko, że tamci ludzie nie wiedzieli, co to jest płonąca elektrownia atomowa, bo nikt im tego nie wyjaśnił. A z całym szacunkiem do rządu, ale mechanikę działania wirusów, no i zakażeń zna nawet dziecko z podstawówki, więc no czemu to ma służyć? Czy władze krajów olały sprawę, bo wiedziały, że rozprzestrzenienie się wirusa jest nieuniknione, czy po prostu są na tyle nierozgarnięte, że w odróżnieniu od dziecka z podstawówki nie wiedziały, jakie będą reperkusje podobnych działań? No, warto się nad tym zastanowić, choćby na przyszłość, prawda, żeby uniknąć tym podobnych scenariuszy. Kiedyś tam far, far away w odległej galaktyce.
Po drugie, czemu ludzie warunki pandemii traktują jak wakacje i masowo wychodzą na dwór? Na spacery z dziećmi, jakby nigdy nic, widują się z sąsiadami, robią sobie pikniki, czy bezmiar ludzkiej głupoty ma jakiekolwiek granice? Czy narody świata mogą być aż tak nierozważne? No bo zaczyna mi się to jawić niczym stado baranów, którymi trzeba zarządzać jak takowymi. To nieco dołująca perspektywa, a niestety pandemia ją unaoczniła. Po trzecie, czemu rząd, zamiast obwołać stan wyjątkowy, masowo kara obywateli za wychodzenie z domu dziesiątkami tysięcy mandatów, które są bezprawne i bezpodstawne? Bo tak, poza stanem wyjątkowym nikt nie ma prawa was ukarać za wyjście z domu i na przykład wejście do lasu, na plażę czy gdziekolwiek indziej. Więc jeśli dochrzani się do was policja, odmawiajcie przyjęcia mandatu. Niech skierują sprawę do sądu grodzkiego, wygracie to. Dlatego, że jest to po prostu niekonstytucyjne. Gdyby obwołano stan wyjątkowy, w tym momencie tak, rząd ma wam prawo zakazać to i nawet znacznie więcej. Tyle tylko, że nikt nie utrudził się na tyle, żeby rzeczywiście obwołać stan wyjątkowy. Stanu wyjątkowego nie było, w każdym razie do tej pory, no nie wiem kiedy ten materiał widzicie, no ale nie było go, więc nikt nie ma wam prawa wystawić tym podobnego mandatu. No też mnie nie zrozumcie źle, że ja mówiłem, że na przykład nie przyjmować, a potem się okazało, że i tak was ukarano za to i będziecie mieli do mnie o to pretensje, dlatego że wiemy jaki kraj polski jest, wiemy jak on wygląda ostatnimi czasy, przez ostatnie załóżmy 5 lat, wiemy co się dzieje i wiemy jakie podejście do konstytucji mają nasze współczesne władze, więc to, że coś jest niekonstytucyjne i jest sprzeczne z prawem, to jeszcze wcale nie znaczy, że władza będzie chciała się do tego zastosować, więc no zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale póki co to wystawianie dziesiątek tysięcy mandatów jak dla mnie powinno się zakończyć dziesiątkami tysięcy procesów sądowych, bo to jest po prostu bezprawne. Po czwarte, kolejne pytanie. Czemu nasi politycy bawią się w monarchów, pomimo tego, że z badań ankietowych, przez nich zresztą prowadzonych, wyszło, że naród nie życzy sobie teraz wyborów prezydenckich, to PiS najpierw oznajmił, że i tak wybory się odbędą, niezależnie od tego, jakie zdanie ma naród. Jak z ankiet wyszło, że 80% ludzi nie przyjdzie na te wybory, no to PiS oznajmił, że będą one korespondencyjne, a jak 90% obywateli wyraziło sprzeciw, to PiS uznał, że najlepszą reakcją będzie zmiana konstytucji i przedłużenie kadencji wszystkich prezydentów w kraju polskim, w tym Dudy, o 2 lata. No przecież to się do filmu nadaje, no. Przecież to jest niewyobrażalne. Gdybym ja to komuś opowiedział 10 lat temu, nikt, ale to nikt by mi w to nie uwierzył, że takie rzeczy się mogą w kraju dziać. Co się z tym państwem w ogóle odpieprza, za przeproszeniem? Sytuację to można porównać do chłopa, który na widok płonącej stodoły zaczyna kopać obok jezioro. No to jest podobna skala braku rozmysłu działań. Po piąte, koronawirus uświadomił nam, jacy jesteśmy słabi jako cywilizacja, że pomimo całej technologii i nauki XXI wieku, cały glob został sparaliżowany przez jednego małego wirusa. A gdyby jego śmiertelność wynosiła, tak jak przy dżumie, po 60-70%, to co wtedy? Biernie byśmy się przyglądali, jak ludzkość upada? A no właśnie, jesteśmy bardzo chwiejni w naszym rozwoju. Rozwoju, który okazuje się być totalnie bezradny wobec najprostszych zagrożeń. I to jest niestety dosyć dołujące. Nad tym również powinniśmy pracować. Po szóste. Pandemia unaoczniła politykom, jak upośledzona jest gospodarka oparta na outsourcingu i masowym wypychaniu produkcji poza granice Europy. No bo patrzcie, co się teraz dzieje. Pandemia wybuchła w Chinach. Tysiące kilometrów stąd. Okej. Tylko, że z Chin i z Indii ściągamy do Europy leki i to w masowej ilości. U nas po prostu przestało się je produkować. A Chińczycy i Hindusi, skoro sami też mają u siebie wirusa, no to co zrobią z tymi medykamentami? Ano nie będą ich wysyłać na drugi koniec świata, tak jak było do tej pory zakontraktowane, tylko sami je sobie zostawią, bo to jest dla nich sytuacja wyjątkowa i wszystkie umowy przestają mieć jakiekolwiek znaczenie, a Europa może się w tej sytuacji gonić. I nagle budzimy się w realiach, gdy apteki są po prostu puste. Kompletnie. To znaczy, niby jeszcze nie są, ale w każdej chwili mogą się takie stać. Gdybyśmy rozważali taką ewentualność, dlatego że
Chiny zmniejszyły eksport, a Indie już zapowiedziały europejskim rządom, że jeśli pandemia u nich przekroczy wartości krytyczne, to zawieszą jakąkolwiek wysyłkę medykamentów. No i właśnie budujemy takie gospodarki, które nijak nie są samodzielne. Pewne sektory, takie jak energetyka, ochrona zdrowia, przemysł zbrojeniowy czy metalurgiczny, wydobywczy, powinien pozostać tam, gdzie jest na niego zapotrzebowanie, bo inaczej każde zaburzenie systemu będzie w efekcie doprowadzało do ekstremalnych skutków i braków. Co ciekawe, tutaj akurat chciałem przytoczyć całą personę Donalda Trumpa. Bowiem tenże Donald Trump, niezależnie od tego, czy go lubicie, czy nie, nagłaśniał ową kwestię już kilka lat temu. Przewidywał to, bo w USA, oczywiście nie przewidywał pandemii, ale przewidywał możliwość zaistnienia takiej sytuacji, dlatego że USA w tym przypadku niczym się nie różni od Europy. I gdy człowiek ten dochodził do władzy, mówił, że priorytetem musi być powrót przemysłu podstawowego, który zapewni możliwość przetrwania w momentach zaburzeń w handlu. Mówił także o konieczności rozwoju sektora farmaceutycznego, no ale wtedy rzecz jasna nie było żadnej pandemii, to go wyśmiano. Abstrahując, przechodzimy dalej. Po siódme, kolejny podpunkt. W dalszym ciągu powtarzam to, co mówiłem w pierwszym tygodniu od wykrycia samego wirusa, gdy jeszcze nikt nie przewidywał, że przeleje się on przez cały glob. Władze Chińskiej Republiki Ludowej zbyt szybko zareagowały na zaistniałą sytuację. Najpierw padła jakaś losowa, nic nieznacząca, no z całym szacunkiem do niej, ale nic nieznacząca osoba z targu rybnego. I już obwołano, że to przez nowy gatunek wirusa. Jakim cudem byli to w stanie tak szybko wykryć? Jakim cudem tej handlarce zrobiono badania na wykrycie nowych, nieznanych nauce szczepów wirusów? Przecież to specjalistyczne formy testów. A to była zwykła handlarka rybami. W Chinach ludzie padają całymi dziesiątkami tysięcy z tak marginalnych powodów jak na przykład smog. I nikt ich nawet nie bada. No bo to są Chiny. Mają tyle obywateli i takie podejście władz do obywatela, że mają to gdzieś. A tutaj jakiś, nie wiem, lokalny lekarz robiłby podobne badania przy jednym zgonie niespecjalnie istotnej osoby z targu? Mało to przekonujące. Mało tego, po tygodniu od pierwszego zakażenia już obwołano kwarantannę, a do Wuhan ruszyło wojsko i lekarze, którzy poczęli być ściągani z sąsiednich regionów. No ludziska, z całym szacunkiem, z całym szacunkiem do Chin. No ale albo Chińczycy mają reakcję niczym Mike Tyson na dopalaczach, albo oni po prostu wiedzieli coś, czego my nie wiedzieliśmy i czego nie wiemy dalej. Na przykład, że z państwowych kompleksów laboratoryjnych zajmujących się wirusologią, które dziwnym trafem posadowione są akurat w Wuhanie, wyciekło coś konkretnego, czemu należy przeciwdziałać z całą stanowczością już od pierwszych chwil. Słowem, ja prywatnie nie wierzę w to, że ten wirus powstał od tak z dupy, sam z siebie, bo poszlaki po prostu na to obecnie nie wskazują. A jeśli rzeczywiście to wirus pochodzenia antropogenicznego, no to Chiny powinny nam wypłacić odszkodowanie za śmierć dziesiątek tysięcy ludzi i zastój w gospodarce. Ale rzecz jasna, no wiemy jak jest, świat nie jest idealny, nawet gdyby tak było, to nigdy się o tym nie dowiemy. Dobra, wiele o tym jeszcze można powiedzieć, ale może przejdźmy do kolejnych pytań, bo za dużo u mnie ostatnio na kanale tego koronawirusa, więc szukajmy następujących zagadnień. I już coś się rzuciło w moje bystre niczym sokół oczęta, grzechu powiedz o polskim szybownictwie i w ogóle się pisze inaczej, w sprawach lotniczych w międzywojennej RP. No, to dziabnę sobie herbatki, wasze zdrowie. Ciekawe zagadnienie. Co ja ci mogę, człowieku, powiedzieć o szybownictwie? To akurat niespecjalnie wiele, dlatego że nigdy się tym za specjalnie nie interesowałem. Jedyne co wiem to, że Polska na tym polu ma się czym popisać, dlatego że to właśnie Polak, niejaki Sebastian Kawa, jest mistrzem świata w tymże właśnie szybownictwie. No i jest jednocześnie na tyle dobry, że w tym co robi uzyskał już tytuł mistrza świata 15 razy z rzędu. Co jak na sportowca jest dosyć urzekające i trzeba przyznać, warte nagłośnienia, chociaż raczej tego nagłośnienia nie ma, no właśnie ze względu na to, że niewielu ludzi się szybownictwem interesuje, jest to bardzo mały rynek zbytu. To tyle o szybownictwie, więc jak widzicie zbyt wiele do powiedzenia nie mam, ale o polskim lotnictwie z okresu międzywojennego to już akurat mogę się powypowiadać, bo temat to dosyć ciekawy i wart uwagi. Z tego co wiemy, Polski jako kraju nie było na mapach świata i wybiła się ona na jakąkolwiek niepodległość dopiero po I wojnie światowej.
Co nie oznacza, że Polacy nie latali, bowiem swoich pilotów mieliśmy praktycznie we wszystkich armiach wszystkich zaborów, a to ważne. Teoretycznie ich też zbyt dużo nie było, bo Polacy najczęściej byli zatrudniani tylko do obsługi technicznej, ale to też jest ważne, bo z obsługi technicznej, wiecie, jak chcecie mieć samoloty, to nie tylko trzeba mieć pilota, który będzie potrafił nimi latać, ale także właśnie tą obsługę techniczną, która będzie wiedziała, jak ten samolot w ogóle jest zbudowany, co się może zepsuć w takim silniku, co należy serwisować, jak często i tak dalej. To są bardzo skomplikowane tematy, zawiłe, nawet w tamtych czasach, kiedy, no powiedzmy sobie szczerze, w momencie, kiedy istniała właśnie tamta RP, no to jeszcze te samoloty aż tak potwornie zawiłe, kosztowne i skomplikowane nie były, ale jednak już trzeba było dysponować jakąkolwiek wiedzą. No przyznacie to chyba, prawda? Prosty Janusz z osiedla nie mógł się zabrać za utrzymanie takiej maszyny, takich samolotów, dlatego że nie wiedziałby nawet w co ręce włożyć i za coś się chwycić. Dzięki temu mieliśmy kadrę ludzi mogących obsłużyć maszyny latające, mogących szkolić kolejne pokolenia pilotów. Potem na wschodzie poczęło dochodzić do wiadomych niepokojów i rewolt, które w długofalowej perspektywie zaowocowały ukradzeniem samolotów Rosji carskiej. Wiecie, każda rewolucja doprowadza do zamieszania, które ludzie z głową na karku mogą szybko wykorzystać na swoją korzyść. Nie inaczej było z Polakami, którzy widząc, że Rosja się rozpada, że nie ma w niej już władzy, nikt nie pilnuje maszyn, a gdy wpadną one w ręce chłopów, ci je po prostu rozwalą, dlatego że dla takiego chłopa, co chłop mógł zrobić z samolotem? Jedyne, co mógł zrobić, to rozwalić. Ani go nie popilotuje, nie wykorzysta go, a w dodatku ten samolot to taki dosyć kosztowny jest, to z momentu się wydaje dla komuchów jako przejaw samej, wiecie, przejaw burżuazyjny, no bo czemużby nie, więc momentalnie by to wszystko rozwalili. Dlatego też wzięliśmy te maszyny i tak oto zyskaliśmy siły powietrzne, ale to były pierwsze eskadry, bowiem szybko zaczęliśmy dysponować maszynami produkcji włoskiej, węgierskiej, francuskiej, angielskiej i niemieckiej. Chyba o nikim nie zapomniałem. Co budziło pewne problemy, dlatego że, no, rzecz jasna, to jest to, co znała trzecia Rzesza za czasów II wojny światowej. Brak unifikacji podzespołów. W momencie, kiedy mieliśmy samoloty pochodzące z tylu różnych krajów, no to potem, wiecie, części do tych samolotów też nie pasowały między sobą, między poszczególnymi krajami i modelami. No ale abstrahując od tego, w dwudziestoleciu międzywojennym uformowano pułki lotnicze w Lwowie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Lidzie, z tego co pamiętam jeszcze zdaje się w Toruniu, ale nie dam sobie głowy uciąć, chyba tak, chyba w Toruniu też, mieliśmy 13 eskadr, gdzie każda złożona była z 6 maszyn, co dawało łącznie 78 takowych. Niby niedużo, ale dawało to jakiś całkiem niezły początek pod dalszą pracę i funkcjonowanie w tej dziedzinie. A sam kraj, co by tu wiele nie mówić, był po prostu biedny. I to tak na poważnie biedny. Infrastruktura była wyniszczona i przestarzała, bo zaborcy nijak nie inwestowali w gospodarkę na terenie Polski. Ale władze kraju wiedziały, że jeśli nasza niepodległość ma być niechwilowa, no to trzeba mocno zainwestować w wojsko. Dlatego inwestowali. A jako, że nie było pieniędzy, to robili to na bazie pożyczek zaciąganych na zachodzie. Wiecie, jak taka francuska fabryka miała do wyboru produkować 100 maszyn lub też produkować 0,5 tysiąca, choć za 400 będą mieli zapłacone z opóźnieniem, to woleli rzecz jasna to drugie. To był dla nich lepszy deal, lepszy interes. A z militariami często tak bywało, że kupowały je kraje, gdzie sytuacja była zaogniona, gospodarka wyczerpana, więc trzeba było płacić specyficznie, tak jak w republikach afrykańskich z okresu zimnej wojny, tak i w Polsce w czasie międzywojennym. No z perspektywy rozwoju byliśmy wtedy na poziomie takiej Republiki Afrykańskiej. Niestety. Przypominam wam, że nawet ze Stanów wysyłano nam pomoc żywieniową, bo po uzyskaniu niepodległości nagle się okazało, że 10 milionów ludzi na terenie naszego nowo powstałego kraju nie ma w ogóle co jeść. No o tym też kilka ciekawych książek czytałem, jak to na początku te zręby polskości wyglądały i naprawdę nie było za szczęśliwie. Naprawdę bieda piszczała i to tak bardzo, bardzo potężnie. Tak czy inaczej, to już temat na zupełnie odrębną dywagację. Był nawet kiedyś taki film na National Geographic, zdaje się, który prezentował właśnie taki fajny, naprawdę na bazie tych starych ujęć, pokolorowanych, dopieszczonych, zremasterowanych, że tak powiem w cudzysłowie, cały program dokumentalny, który pokazywał ujęcia z tamtego okresu, jak Polska w ogóle się oswobodziła. Uwierzcie mi na słowo. Psy dupami szczekały. Bieda była niesłychana, która z tych ujęć naprawdę wypływała, to aż serce się kroiło, jak ci ludzie wyglądali, jak te miasta wyglądały, jak te domostwa się prezentowały, te gospodarstwa rolne, jak ludzie żyli.
Bardzo, bardzo przerażające i ponure. Muszę sobie przypomnieć, jak ten program się nazywał. Tak czy inaczej, mniejsza. Przechodząc do właściwego meritum, dlatego że troszeczkę odbiegłem w moich dywagacjach, ogółem kupiliśmy ponad 1000 maszyn lotniczych, ponad 1500 silników. Założono, że w kilka lat Polska dorobi się 2300 samolotów zgrupowanych w 200 eskadrach lotniczych. Do tego rozpoczęliśmy także produkcję własnych maszyn na Podlasiu, gdzie zostało zamówionych kolejne 500 samolotów. Problem jedynie polegał na tym, że te wszystkie plany nie miały pokrycia w zasobach finansowych i technologicznych oraz w obsadzie. Brakowało nam hangarów, brakowało nam urządzeń z obsługi, brakowało nam personelu, choć jak na kraj, który dopiero co powstał, i tak było całkiem dobrze, ale jak się okazało, nie dość dobrze, no bo ostatecznie no wiemy, co się stało, wiemy, jak historia się potoczyła, jak te wszystkie wydarzenia wyglądały, kto nas potem zaatakował. Niemcy w momencie, kiedy nas zaatakowali, no to ruszyli na nas z 1300 sztukami samolotów. Z tego, co pamiętam, myśmy mogli odpowiedzieć w pierwszej chwili zaledwie niecałą połową 1000 maszyn. Ogólnie mogę to podsumować tak, że chęci były dobre i działania na początku też były dobre, no ale niestety gospodarki po prostu się nie przeskoczy. Nie wykreuje się potężnych militariów, jeżeli gospodarka leży, kwiczy i dogorywa. Teoretycznie też takie przypadki zdarzały się w historii świata, zresztą daleko szukać, choćby sama III Rzesza. Jej gospodarka na początku też leżała i kwiczała, dopiero potem została napompowana. Tyle tylko, że pamiętajmy, iż przed wojną, no to ta gospodarka również była bardzo potężna. No jedna z najsilniejszych gospodarek ogólnoświatowych. To jednak kraj był dosyć potężny, więc łatwiej się było odbudować. Hitler praktycznie był w takim momencie u władzy, kiedy to wszystko samo zaczęło znowu wchodzić w rozruch i potem ten rozruch przypisano w znacznej mierze jemu. Prawda jest taka, że koniunktura po prostu sama powróciła do wcześniejszych pozycji. Tak czy inaczej, w Polsce w wielu przypadkach nie było co powracać, co przywracać do tej wcześniejszej pozycji. Wiele zakładów było naprawdę bardzo mocno zrujnowanych. Przykład tego mogę choćby podać na moim rodzimym mieście, w którym żyję, którego kroniki też czytałem. Mamy tutaj, no rzecz jasna teraz to już są muzea, ale były kiedyś kopalnie węgla kamiennego, głębinowe, na początku rzecz jasna założone przez Polaków, potem Polacy uznali, że im się nie opłaca, więc odsprzedali Francuzom. No to jest taki, jest taka standardowa przywara samego kraju polskiego i naszego narodu. Jeżeli zakłada damy jakąś markę i źle prosperuje, to trzeba sprzedać, żeby zaczęła dobrze prosperować w czyichś innych łapach. Ktoś ma większy kapitał, może bardziej to rozpompuje, prawda? Trzeba to sprzedać, żeby jeszcze coś z tego zyskać, zanim wszystko upadnie. Natomiast jeżeli jakaś marka dobrze prosperuje, no to co? No to trzeba sprzedać, no bo dobrze prosperuje, no to w tym momencie dużo na tym zarobię. No taka to mentalność Polaków, natomiast akurat jeżeli chodzi o moje miasto, Polacy uznali, że się nie opłaca, potem weszli Francuzi, zbili na tym jawne fortuny, okazało, że się bardzo opłaca, natomiast potem te spółki francuskie zostały również stąd wyrzucone, zaczęły się niepokoje, no i co? Przechodziło to z rąk do rąk. Na początku sami Rosjanie, w Zarosji Carskiej wybudowano pewne maszyny, troszeczkę zrestrukturyzowano te kopalnie, tyle tylko, że to na samym początku, a potem już tylko czerpano z nich dochody, nie przejmując się niczym, nie przejmując się tym, że technologia się zmienia, że świat się zmienia, że wypadałoby ten świat doganiać. Nie, tylko eksploatowano do granic możliwości za wszelką cenę tyle, ile się dało. Potem to przechodziło do innych zaborów, tu Austriacy, potem Niemcy. Wszyscy właściciele tych kopalń, tych przybytków, tych zakładów przemysłowych się zmieniali, tyle tylko, że żaden nie był skory do tego, żeby w to inwestować, żeby jakkolwiek rozwinąć tą gospodarkę, że jeżeli się ją rozwinie, cokolwiek się w nią włoży, to potem będzie można z niej wyciągnąć znacznie więcej. Efektem czego budynki się niszczyły, zaczynały przechodzić w gruzowiska, maszyny były przestarzałe, niewydajne, więc co i rusz się psuły. No, sama kolej również wołała o pomstę do nieba, była przestarzała, powyginane szyny sprawiały, że pociągi też się wykolejały, potem nie mogły często wrócić na trasę i tak dalej, i tak dalej. Przepustowość była znacznie gorsza niż na zachodzie, a potem przyszli Polacy, którzy to wszystko odziedziczyli, tą całą prowizorkę, to całe rozpaprane, rozciaprane gówno, które trzeba było jakkolwiek potem zaprząc do tego, żeby rzeczywiście jakieś dochody z tego były i żeby w przyszłości coś z tego było.
Bo jeżeli zaczniemy eksploatować te maszyny, które były za cara, za kogoś tam jeszcze innego, okej, one podziałają. Jeszcze rok czy dwa, może pięć. Tyle tylko, że potem już się zdupcą totalnie i nie będziemy mieli nic, żeby znowu dalej zyskiwać z pracy jakiegoś zakładu. Więc sytuacja Polski była bardzo nieprzyjemna i cały czas Polska się tak naprawdę podnosi z gruzów, cały czas się odbudowuje. To, co ja widzę za oknem, zupełnie inaczej. Wiecie, ja jestem dosyć młodym człowiekiem, mam 30 lat, ale zupełnie inaczej ten kraj wyglądał za czasów mojego dzieciństwa, kiedy chodziłem na przykład do podstawówki w latach 90., zupełnie inaczej wygląda dzisiaj. Wtedy też wszystko się sypało, wtedy też wszystko było zagównione i takie jakieś ponure, zniszczone, obskurne, stare. A teraz zupełnie co innego, więc cały czas się odbudowujemy po tym wszystkim. Natomiast w okresie międzywojennym myśmy się też cały czas odbudowywali, więc to były jeszcze cięższe czasy, dlatego że byliśmy bezpośrednio po tych wszystkich niepokojach. Przecież przypominam wam, okej, może Polski wtedy nie było, na przykład okres I wojny światowej, fajnie, tyle tylko, że wojna i tak przez te tereny przeszła. I tak tutaj przechodziły armie, i tak plądrowały, grabiły, niszczyły, paliły, gwałciły. No i potem wszystko się odbijało na tej ludności rdzennej, więc było ciężko. No i konkludując już ostatecznie moją bieżącą wypowiedź, chciano dobrze z tym lotnictwem, no ale tak jak mówiłem, gospodarki się po prostu nie przeskoczyło, więc tyle, ile się dało zrobić, tyle żeśmy zrobili. Gdzie niegdzie dało się trochę więcej, no ale to zawsze da się więcej. No i tyle w temacie. Dobra, myślę, że będę kończył ten materiał. Zobaczymy się, mam nadzieję, na kolejnych klipach filmowych z tejże i z innych serii na tymże kanale. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcielibyście wspierać kanał, pamiętajcie, że Patronite cały czas funkcjonuje. Link do Patronite'a w opisie pod każdym klipem filmowym, który wrzucam na kanał. Cóż jeszcze mogę dodać? Dodam tylko tyle, że mam nadzieję, że poruszone dzisiaj przeze mnie kwestie jakkolwiek was interesowały. No i mam nadzieję również, że na kolejnych klipach filmowych z tej serii, z Q&A, będę poruszał takie wątki, takie tematy, które was zaintrygują. Na razie ode mnie to tyle. Hej ludziska. Cześć!